Opowiadanie Wiedźmin Fantazja opowiada, wymyśla, tworzy dla was ja, czyli Malczu Mistrz. Odcinek 21. Nowy Ark. Śródziemie. Podróż do Śródziemia. No, Thor, kurde, powiem ci, że respekt totalny, kurde, człowieku. Elegancko się spisujesz. Elegancko przedarliśmy się przez te wieże strażnicze. Super, kurde, rewelka. Wiem, Malczu, wiem. Ja wiem trochę, że podróż przez ten portal na wyspie Axie była trochę taka dyskomfortowa, trochę, ale udało się bezproblemowo. Wszystkie statki przepłynęły przez portal, wszystkie kamienie zostały ładnie ułożone na kręgu magicznym. Bezproblemowo nam się udało teraz przedrzeć przez portal. I teraz mówię wprost, ja będę służył wam za przewodnika, ja Bóg Thor, Bóg Płomieni, nordycki, ja Thor. Geralt, słuchaj, jest taka sprawa, co nie? No, no, no. Tylko się nie przestraszcie. Ale znaczy, że co? Bo wiecie, mnie doszły słuchy, że te po aktywacji tych kamieni z jednej strony, to my mogliśmy wejść w ten portal, ale żeby już przejść z powrotem, to będziemy musieli zupełnie coś innego znaleźć, zrobić, jakieś artefakty. Albo najpewniej zostaniemy na stałe, albo na dłużej po tej stronie portalu, czyli na morzu, czyli na po stronie ziem Śródziemia z uniwersum Władcy Pierścień, czyli w Śródziemiu Królewskim. Więc no, czy chcecie, czy nie chcecie, idziecie ze mną i zostajemy na dłużej w tym uniwersum, w tym świecie królewskim, magicznym. I po prostu trzeba jakoś sobie poradzić. Mnie doszły słuchy, że w Gondorze coś się dzieje niedobrego. Ja myślę, nie macie problemu z tym żadnego, że po prostu dłużej już zostaniemy po prostu na nowym kontynencie, nowe życie, no po prostu, no wiecie, po nowemu trzeba będzie jakoś sobie ułożyć. I jak coś, to będziemy kombinować, będziemy chcieli powrócić na tamten kontynent, to sobie wrócimy, ale no, na razie się nie da. Na razie na dłuższą metę się nie da. Musimy wypełnić misję w Śródziemiu Królewskim. Ja myślę, że teraz dobrą opcją będzie po prostu podążyć za mną. Jak ja mam namiar na te sprawy w tym świecie magicznym, w tym uniwersum, podążajcie za mną do Minas Tirith. Tam się coś grubego dzieje. Ja wam mówię, tam się coś grubego dzieje. Ale znaczy, że kurde, że nie wrócimy teraz do... Po tych wojnach, po tych walkach, nie wrócimy do Temerii, do Redanii na razie? Niestety nie. Zostajemy na dłużej w tym uniwersum. Tak trzeba. Po prostu, no może... Jak dopiero wypełnimy wszystkie misje, o których wam powiem później, jak wypełnimy wszystkie misje, to może coś tam będziemy mogli. Ale na razie, póki co, na dłuższą metę zostajemy po tej stronie lustra magicznego i całymi armiami zmierzamy właśnie do Minas Tirith, bo tam się coś grubego dzieje. Ja wiem, jakim jest Thor. Bóg Płomie płonącej burzy. Na pochybel! Dobra, Thor, kurde, zrozumieliśmy. Wszyscy jesteśmy dorośli, zrozumieliśmy. Wszyscy zrozumieli. Yennefer, Triss, zrozumieliście? Tak jest, Geralt. Jaskier, zrozumiałeś? Jasne, że tak. Ciri, zrozumiałaś? Zrozumiałam. No to nasza szóstka. Synek, w porządku wszystko? Tata, jesteśmy w kupie, jest gitara, gra, no problem. Najwyżej sobie po
pożyjemy po tej stronie lustra, najwyżej sobie pożyjemy w tym uniwersum, no co nam szkodzi, tak? Co nam szkodzi? Dokładnie, synek, dokładnie. Także jedziemy jedziemy z koksem, Thor, bądź nam przewodnikiem, nasz druhu. Spoko, Geralt, spoko, jedziemy z koksem. Jakieś 10, jakieś 10 dni później, gdy dotarła ekipa zwiadowcza, gdy drużyna i armię dotarły w głąb lądu pod Minas Tirith z armiami redańskimi razem z kapitanem Jackiem Filiżaneczką oraz drużyną Białego Wilka i Thorem oraz czarodziejem Michałem, Malczem Mistrzem, ukazała nam się makabryczna scena. Cała twierdza Minas Tirith była oblężona przez orki, smoki i inne cholerstwa. I smoki były dosiadane przez jakieś mroczne istoty. Armie Minas Tirith ludzkie, armie Gondoru bronią się dzielnie. Miasto na szczęście nie płonęło, ale armie broniły się dzielnie i tak więc oto obrona Minas Tirith, nowy ark w opowiadaniu Wiedźmin Fantazja. Dobra, synek, jedziemy, trzeba coś zrobić, kurczę, bo przecież naszych braci ludzi wybiją z tego Minas Tirith, synek. Wiem, tata. Szparą! Jack, słuchaj! Montujcie katapulty, nastawiajcie katapulty jak leci ogniste i miotacze płomieni na tą armię orków zasrańców, tych orków Uruk-hai, a także celujcie z wyrzutni harpunów w te smoki. Po prostu ustawcie jak najwięcej tych miotaczy na stoku. My przedrzemy się z naszą drużyną i z naszym legionem i jako wsparcie magiczne i z Thorem do Minas Tirith, do ludzi. Wesprzemy ludzi i jakby co, atakujemy tą armię od południa. Wy naparzacie ile wlezie odfrontowo miotaczami płomieni w orków, a my naparzamy i wspieramy armię ludzkie, dobrze? I przy okazji wszystkie siły po 1/3 sił rzucacie ile wlezie armii na tych orków, żeby ich po prostu wybić. Zrozumiałeś, Jack? Zrozumiałem, czarodzieju Michale, zrozumiałem. Jedziemy z tematem, nie ma, że nie. Po pewnej chwili, już troszkę później, jedziemy z tematem. Za Minas Tirith! To krzycząc, leciałem, lewitowałem nad armiami chaosu Uruk-hai. Nad armiami Mordoru, nad armiami Lorda Ezela. I kurde, ciskałem fireballami. Doran-Rakan! Doran-Rakan Ultra! Totali Saravia! Umierajcie, ścierwa! Zasrane, umierajcie, ścierwa mroku! Uruk-hai padało. Całe legiony za legionami pod wpływem mojej mocy. Tata Geralt wraz z drużyną przedarli się do armii Gondoru, żeby ich wesprzeć w obronie Minas Tirith pod murami. Ja, Yennefer oraz Triss napierniczaliśmy magią, jak się leje, jak się patrzy. Jezus Maria!
Aniołowie przybyli! Aniołowie! Krzyczeli żołnierze. Ja oto przywołuję Elvort Marana Santiacaranda! Wielkiego Elvorte! Elvorte Susano! I tak oto mój tytan duchowy rycerz powstał i obronił moją postać oraz Triss i Yennefer. I w ten oto sposób zaczęliśmy pomalutku, postopniowo wypierać armię wroga spod Minas Tirith. I ja w pewnym momencie uruchomiłem zaklęcie Elvorte Esperanta Santaria i całe niebo nad armią Uruk-hai pokryły portale magiczne. I z tych portali wystrzeliła armia, cały rój świętych bożych świecących się mieczy, które trafiając w cel wybuchały światłością i wróg pokrywał się bożym ogniem oraz skamieniał. Po czym się kruszył i unicestwiał jego duszę. Także duszę, po prostu zacząłem unicestwiać duszę wrogów. Elvorte Santaria Manara! Elvorte Santaria Manara! Elvorte Santaria Manara! Krzyczałem na całej linii, moi kochani. Na całej linii. I Doran Rakan Ultra Megan! Totala Santaria! I inne takie. Bitwa o koniec końców bitwa trwała 3 dni. Wybiliśmy całą armię Uruk-hai spod Minas Tirith. Przepędziliśmy smoki oraz pokonaliśmy 2-3 smoki z jeźdźcami chaosu, z których zostały tylko korony, które wzięliśmy jako łup wojenny. I w ten oto sposób zrobiliśmy miasto namiotowe z armiami redańskimi razem z Jackiem Filżaneczką. Jack Filżaneczka, Jack Filżaneczka wybudował fortyfikacje wokół Minas Tirith oraz miasto armii sojuszniczej naszej kochanej rydańskiej. I zaczęliśmy przetransportowywać wszystkie jednostki w głąb lądu i wszystkie statki i jednostki surowce w głąb lądu i rozbudowywać się w zasieki i wszystko wokół Minas Tirith. I w ten oto sposób obroniliśmy miasto Minas Tirith. Zajęło nam to trochę, ale było dobrze, było warto. Teraz oto kroczymy przed popiersie, przed majestat Boży, króla Gondoru, króla Minas Tirith, Aragorna. No, kochani, no, kim wy jesteście? Powiedzcie, przedstawcie się nam, nasi aniołowie, stróżowie. Jam jest czarodziej Michał. Czarodziej Malczu Mistrz, czarodziej Michał, syn Geralta. Jam jest Geralt z Rivii, biały wilk, a to jest Yennefer? Cyrilla? Scintry, Jaskier oraz Triss Merigold. My przybyliśmy oraz tutaj jest z nami też Bóg Thor i kapitan Jack Sparrow, czyli Jack Filżaneczka. My tutaj przybyliśmy z odsieczą z innego uniwersum, z innego kontynentu magicznego, z innego wymiaru, tak to nazwijmy.
z innego z uniwersum. Aragornie, wielki królu Minas Tirith, synu Aratorna, kochany. My przybyliśmy wam z odsieczą, bo dowiedzieliśmy się, że wrogowie spiskują, chcą wybić lud Boży ludzki w tym świecie. Nasz kraj, nasz kontynent też zaatakowali. Atak na szczęście odparł czarodziej Michał, czyli mój syn, czyli Malczu Mistrz. Sami widzieliście, jaki to jest as przez tworzy. I po prostu, żeby zażegnać u Zalążka złu, zdecydowaliśmy się wybrać się do źródła i pokonać u źródła tą oto armię ciemności. Jak za przewodnika służy nam w tym świecie Bóg Thor i koniec końców po prostu chcemy zostać razem z wami w waszym świecie i pomóc wam w pokonaniu zła. Co pan na to myśli? Będziemy mogli służyć wam ręką i mieczem i odwagą magiczną jako nasza drużyna Białego Wilka? Jestem totalnie za, tak. Przydacie nam się, jakim jest Aragorn, syn Aratorna. Przydacie nam się totalnie. Będziecie strzec Minas Tirith i będziemy razem z Gandalfem Białym i Legolasem i innymi elfami rozpracowywać tą armię ciemności, bo słuchajcie, to nie jest takie hop-siup. Ich tam jest mnóstwo. I my się dobrze dowiedzieliśmy, że żeby pokonać ich, to trzeba będzie obmyślić skurkowany, bardzo potężny plan i się naradzić z Gandalfem i z mędrcami światłości naszego miasta Minas Tirith. Zostajecie u nas na stałe, moi kochani aniołowie, i ty, Serafinie Michale. Ciąg dalszy nastąpi. Opowiadałem ja, czyli Malczu Mistrz. Pan Michał. Cześć! Zapraszam, kochani, do opowiadania.